Cześć, siemanko, z tej strony Dawid, witajcie z powrotem u mnie na kanale. Skupimy się dzisiaj na transferach zimowych, jeżeli chodzi o bramkarzy z najwyższych lig. Na pewno się zapytacie też, dlaczego właśnie jesteśmy tutaj w sumie w biurze, przez to, że opowiemy sobie dzisiaj na spokojnie o tych transferach, a ja aktualnie teraz właśnie podleczam, można powiedzieć, drobną kontuzję. Tą kontuzją jest uraz mięśnia dwugłowego przyczepu pod kolanem. Bardzo się bałem, że to było coś związane z kolanem. Nie chciałem mieć takich historii kolanowych. Wiecie zresztą, że kolana są bardzo niebezpieczne i ciężko się je leczy. Robiłem od razu USG i wyszło właśnie, że to jest dwójka. Z jednej strony dobrze, ale z drugiej strony niedobrze, ponieważ ta kontuzja jest przewlekła i potrzebuje dużo czasu na regenerację, gdzieś około miesiąca, półtorej. Jednocześnie mogę trenować, ale nie mogę przesadzić i to troszeczkę się nie zazębia. Stąd dzisiaj pogadamy sobie troszeczkę o transferach tych najwyższych, najlepszych bramkarzy. Dodam na pewno jeszcze, przyznaję się, na kolanach mam laptopa, także jak mi czasami wzrok ucieknie po jakiejś informacji, to nie miejcie mi tego za złe. Pierwszym na pewno takim hitowym transferem bramkarskim, który był teraz w tym okienku, to transfer Jana Sommera do Bayernu Monachium. Była to mega szokująca informacja na temat, że Manuel Neuer doznał urazu i Bayern Monachium szuka na gwałt zastępcy jego, bo muszą mieć na pewno dwóch bramkarzy. Jeżeli chodzi o mistrzów Niemiec, to bardzo szeroko patrzyli się na rynku, kogo mogliby wziąć, jeżeli chodzi o goalkeeperów. Rozglądali się za bramkarzem AS-u Monaco, ale oni akurat nie wyrazili zgody na to, że chcą wypuścić ich bramkarza, którym jest Alexander Nubel, z tego, jeżeli dobrze wymawiam to. I w każdym bądź razie wróciły wzrok na Jana Sommera, doświadczonego bramkarza Bundesligi, który występuje w Bundeslidze od 8,5 roku, gdzie w ten czas zaliczył 272 spotkania i zaliczył w tym 72 czyste konta. Jeżeli chodzi o etatowego reprezentanta Szwajcarii, był to na pewno duży szok pod względem samego tytułu właśnie i że on akurat wpadnie. Wiadomo, że gość jest mega doświadczony, ze względu na to, że teraz aktualnie ma 34 lata, występował naprawdę już na wysokim poziomie przez bardzo, już w sumie naście lat. I teraz tylko to, dlaczego właśnie Bayern wziął tak w sumie doświadczonego, ale nie już tak młodego wiekowo bramkarza. Dodatkowo dochodzi jeszcze aspekt wzrostowy, gdzie Jan Sommer ma 183 cm wzrostu. Nie należy do wysokich bramkarzy, co na pewno niektórzy sobie zwracają na to uwagę, ale tak naprawdę gość jest dosłownie przekotem. Zresztą co sami wiecie, co mi się też uda na przykład wstawić, to też wam rzucę. To co on odwalał w Bundeslidze, takie jakieś reakcyjne interwencje, bardzo dobre ustawienie, gdzie muszę dużo przepracować przez to, że jest niski, ale radził sobie fenomenalnie. Po długich negocjacjach Bayernu udało się wyłapać Jana Sommera na transfer definitywny do 30 czerwca 2025 roku. Jak podają media, ponoć Bayern zapłacił za Jana Sommera 8 milionów euro plus bonusy, jakie może Szwajcar dostać. W takim razie sytuacja Bawarczyków bardzo się poprawiła, w bramce mają pewny punkt, ale w sumie też to jest zdziwienie, ponieważ drugim bramkarzem, zastępcą Manuela Neuera był Ulrich, który bardzo sobie dobrze radził w spotkaniach takich, jeżeli chodzi o pucharowych Niemiec, oraz na przykład występował w Lidze Mistrzów i też dziwne właśnie, że chłopak nie dostał kompletnie, ale to kompletnie szansy. Od razu szczerze mówiąc został wysłany w kąt, ponieważ nawet chyba go nie brali pod uwagę, jeżeli chodzi o numer 1. Czy nie znaleźliby zastępcy i wtedy by wskoczył na numer 1 też, to jest takie na przykład z perspektywy mojej, jak na przykład sobie o tym myślę, bramkarza. Jest na przykład bardzo nie fair, że od razu szukali na przykład zastępcę. Wiadomo, że Manuel Neuer, klasa światowa i to wszystko, ale Ulrich też bardzo dobrze pracuje, jest solidnym, bardzo solidnym bramkarzem i myślę, że trenując z Neuerem oraz trenerem bramkarzy, który również był bardzo dobrym przyjacielem właśnie Manuela Neuera, gdzie bardzo długo współpracowali na przykład podczas epidemii, on myślę, że się dobrze rozwinął i był w stanie zapewnić Bayernowi bardzo dobre i wysokie miejsce, jeżeli chodzi o ligę, ale była to jakaś decyzja odgórna, no i chłopak niestety jest mi na pewno w taki sposób z tego przykro, no ale nie dostanie szansy przy Janie Sommerze. Dodatkowo wspomniałem o tym, że Jan Sommer, reprezentant Szwajcarii, występował na mundialu, więc mogę wam również dopowiedzieć, że wystąpił w 3 spotkaniach, zaliczył 270 minut, w tym 11 obron, zaliczył w sumie, jeżeli chodzi o oceny wszystkich meczy, w których wystąpił, średnia wyszła 3,67, oraz jeżeli chodzi o jego czyste konta, wynosiło to 1 w tych 3 meczach. Podsumowując, tak wygląda transfer Jana Sommera. Jeżeli chodzi o moją indywidualną opinię, jest to ciekawy transfer, na pewno jeżeli chodzi o krok Bayernu do kolejnego mistrzostwa Niemiec. Wydaje mi się, że Jan Sommer na pewno im w tym pomoże i będzie kluczową osobą, która
No, zabezpiecza oczywiście ten tył i nie pozwala, żeby tracić bramki, a jednak jest w stanie nawet kreować jakieś tam podania, które będą agresywne do napastników, pomocników, którzy już będą kreowali oczywiście akcje ofensywne. Jestem w stanie postawić niemałe pieniądze za to, że Jan Sommer będzie zaliczał dużo czystych kont, popisze się, tak myślę, w Lidze Mistrzów, a Mistrzostwo Niemiec, to już wszystko zależy, jak się ułożą mecze. Oczywiście predyspozycje piłkarzy, i inne takie pierdoły, jak to się mówi. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobry transfer, czy w jego kierunku, w jego przypadku. Wydaje mi się, że też również w porządku. Ze względu na to, że został dalej na tym najwyższym poziomie, ale jednak awansował do drużyny o oczko, można powiedzieć, w tej lidze niemieckiej wyżej. Ze względu na to, że jednak Bayern to jest potęgą, można powiedzieć, niemiecką i myślę, że pomoże im zdobyć niejedno trofeum. Teraz możemy troszeczkę zmienić ligi, ponieważ powiemy sobie o transferze dosłownie z takim za 5-12, a dokładnie o transferze Keylora Navasa z Paris Saint-Germain do Nottingham Forest. Krótko mówiąc, w ostatnich minutach tego okienka, można powiedzieć, że transferowego, Keylor Navas został wypożyczony do ligi angielskiej na zasadzie wypożyczenia, ponieważ, jak zresztą też wiecie, nie łapał za dużo tych minut, a nawet praktycznie w ogóle, jeżeli chodzi o ligę francuską. Jeżeli chodzi o ligę angielską, wiemy, że Chelsea bardzo szalało z transferami w lidze angielskiej, a Nottingham Forest podziałało właśnie w ostatniej chwili i wyłapała sobie właśnie trzykrotnego zdobywcę Ligi Mistrzów, który został wypożyczony do końca aktualnego sezonu. Reprezentant Kostaryki był bardzo niezadowolony, że nie grał, ponieważ został dosłownie włożony w cień Donnarummy, który przyszedł do PSG, można powiedzieć, że na gotowca przez swoje dobre występy na Euro bodajże 2020. Stąd Navas został troszeczkę taki włożony w kąt przez to, że mistrz Włoch przyszedł i starał się niby robić dobrą robotę. Na początku mu to troszeczkę nie wychodziło, bo te pierwsze mecze, które tam były bodajże i sparingowe, i pierwsze ligowe, nie wyglądały w jego przypadku dobrze, co też dosłownie kibice Paris Saint-Germain dużo oddawali, na przykład takie od siebie siwych znaków, że były zrzucane na boisko na przykład banknoty z dolarami, ponieważ nie przyszedł tutaj za głupie pieniądze Donnarumma. A posłał dosłownie dobrego, bardzo dobrego bramkarza, który jest ciężko pracującym zawodnikiem, w cień, i to nie było troszeczkę fair wobec niego, a na pewno wobec punktów, których nie zdobywali w lidze francuskiej. Jedną z takich, można powiedzieć, że niewiadomych jest na pewno forma Navasa, ponieważ z tego, że on był tylko w formie treningowej, nie wiadomo, jeżeli chodzi, jak on na przykład wygląda w meczu, ale jestem w stanie postawić na to, że bardzo sobie poradzi i nie będzie po prostu szalał, tylko zagra po prostu prostą piłkę, wejdzie w ten rytm meczowy i myślę, że znowu wejdzie na ten najwyższy poziom, a Premier League na pewno utrzyma go i też w Nottingham Forest będzie miał na pewno dużo do roboty. Jeżeli chodzi o pieniążki, które będzie Keylor Navas zarabiał, niestety nie udało mi się tego wynaleźć. Wiem, że na pewno, że do końca wypożyczenia jest ta kwota odstępnego, także nie było podane właśnie za ile on właśnie przeszedł. Wiem, że jego wartość rynkowa jest na pewno warta 5 milionów euro, a sam podpisany kontrakt jest ważny do 30 czerwca 2023 roku. Dodatkowo możemy też dopowiedzieć, że Keylor Navas oczywiście reprezentował Kostarykę na ostatnich mistrzostwach, gdzie również zaliczył 3 spotkania, podobnie jak Jan Sommer, 270 minut, 11 obronionych strzałów. Wszystkie jego oceny również wyglądały, że miał 3,67 średnią oraz zaliczył jedno czyste konto. Jeżeli chodzi o moją opinię na temat tego transferu, myślę, że to jest dobry kierunek, jeżeli chodzi o Navasa, ponieważ będzie regularnie grał, a dla niego to jest teraz najważniejsze, ponieważ wiek już tutaj dużą gra rolę, na pewno te lata idą do przodu, a nie wstecz i nie grał teraz dużo, został naprawdę postawiony w cień i ja na przykład sądzę, że to był błąd PSG. Nie wiem, oczywiście tam się na różne perspektywy patrzy, wiadomo, że można powiedzieć, że Donnarumma wtedy, jeżeli zdobył to mistrzostwo razem z reprezentacją Włoch, był, można powiedzieć, w gazie, bardzo dobre interwencje zaliczał i w spotkaniach pokazywał się z jak najlepszej perspektywy. I tutaj liczyli PSG na to samo. Teraz można powiedzieć, że i to daje, i nie daje. Różnie jest z tym. Wydaje mi się, że Keylor Navas z perspektywy, jak był w tym PSG, dawał sobie radę, został postawiony w cień, i niestety musi się teraz odbudować. Da radę, jestem tego przekonany, jest mega pracusiem, bo też jest co prawda niskim też bramkarzem, bo ponieważ ma 184-185 cm wzrostu i jednak ta praca na nogach zawsze u niego była widoczna, mega mi się zawsze podobała w Realu Madryt,
PSG widziałem go tylko parę razy, a teraz myślę, że będę go widział w lidze angielskiej właśnie w Nottingham Forest. Trzecią osobą, która się pojawi w tym odcinku jest co prawda nie transfer, ale przedłużenie transferu, a dokładnie umowy, a dokładnie Loris Karius. W mediach zostało pokazane, że Newcastle United przedłuża kontrakt właśnie z Lorisem Kariusem, z rezerwowym ich bramkarzem. W tym momencie kontrakt reprezentanta Niemiec wygasa, podobnie jak w sytuacji Navasa, czyli 30 czerwca 2023 roku. Karius, jak teraz wiemy, długo się odbudowuje, ponieważ od wiadomej tragedii w Lidze Mistrzów jeszcze grał w Liverpoolu. Długo się odbudowuje, to było w 2018 roku, z tego co pamiętam. Mamy już 2023, no troszkę, ale to troszkę minęło. Aktualna jego sytuacja jest taka, że jak wspomniałem wcześniej, jest bramkarzem rezerwowym. Wiem, że dużo działa chyba w sportach walki albo na zasadzie crossfitera, ponieważ jak widać na jego social mediach, wydaje mi się, że też mi się uda wstawić jego zdjęcie. Jest, no chłopak się rozrósł i widzę też, że cały czas pracuje, można powiedzieć, że sam z trenerami indywidualnymi bramkarzy. Cały czas działa sam oraz oczywiście, że w klubie. Nie wiem osobiście, czy planuje jakąś odbudowę, że zmieni na przykład klub, czy teraz jeszcze ogra się i będzie na przykład walczył o to numer jeden i może mu się właśnie uda przebić w notowaniach u trenerów. Tego nie wiem. Wiem na razie, że jest krótka informacja na ten temat, że transfer został i jego kontrakt przedłużony, no i on będzie nadal chyba walczył o numer jeden. Też na pewno to była stworzona sytuacja przez to, że Karl Darlow, on też zmienił klub i chyba oni potrzebowali tego bramkarza po prostu mieć. Nie jest, mówię, że numerem jeden, także na pewno musiał zostać na numer dwa. Zdecydował się chyba na to, no i chyba na razie mu takie warunki, ale to pasują. Czy to jest dobre w jego kierunku tutaj? Szczerze mówiąc, mam troszeczkę taką kropkę, ze względu na to, że strasznie jest on oceniany przez pryzmat tych błędów. No jestem w stanie zrozumieć to, że ten, no dobra, finał, okej, z Realem, Real Liverpool, mogło się zdarzyć, ale potem jak zmieniał też te kluby, to też mu się takie coś zdarzało, że jednak takie fatum na nim ciążyło i długo to zostało z nim. Czy teraz się odmienił? No ja tylko mogę widzieć i widzę te relacje wszystkie. W meczach go nie widać, nie wiem jak wygląda na treningu. Wydaje mi się, że na pewno jest solidnym bramkarzem, bo zawsze mi imponował. Teraz no jest to duży znak zapytania. Trzymam za niego kciuki i myślę, że przedłużenie i trenowanie coś mu da, ale decyzja o to, żeby znaleźć klub, w którym będzie grał, będzie jeszcze bardziej potrzebna i w tym czerwcu, no, albo do tego czerwca zostanie podjęta przez niego. Bynajmniej tak mu życzę, a ja chyba napiszę mu DM-a po prostu potem na Insta. A od razu w sumie mogę Was zaprosić na mojego Insta i w sumie nawet TikToka, bo tam też się dużo dzieje, pewnie gdzieś tutaj pyknie. Ostatnim w sumie transferem, o którym powiemy, jest transfer z początku tego okienka zimowego, a dokładnie Danis Vázquez do AC Milanu. Jest to młody 24-letni bramkarz mierzący 195 cm wzrostu reprezentacji Kolumbii, który aktualnie grał w klubie paragwajskim. Nazwa jego to jest klub Guarani. Nie wiem, czy dobrze to wypowiedziałem, jeżeli tak, to możecie mnie poprawić w komentarzach. I trafił teraz do AC Milanu do, z tego co pamiętam, 30 czerwca 2026 roku. Jest to młody perspektywiczny bramkarz, który aktualnie będzie reprezentował Dumę Włoch, czyli AC Milan. Na pewno będzie występował jako pierwszy bramkarz, albo bynajmniej walczył przez pryzmat może jakiejś kontuzji. Na razie podawane jest w mediach, że on będzie numerem jeden, jeżeli chodzi o Milan. Kwota aktualnie, jaka widnieje od kwoty odstępnej transferu, wychodzi to 470 tysięcy euro. Nie, na pewno nie małe pieniądze, a sam transfer, sama wartość tego bramkarza aktualnie wynosi około 350 tysięcy euro. Jeżeli chodzi o kluby, to jest na pewno jego bardzo poważny pierwszy klub, ze względu na to, że przedtem występował gdzieś w pierwszej lidze paragwajskiej i w drugiej bodajże holenderskiej, z tego co sprawdzałem, i coś miał też związane z kolumbijską, a reszta to były młodzieżówki. Teraz przed nim duże zadanie, ponieważ żeby obronić Dumę Włoch, tutaj również rywalizować z największymi włoskimi dumami, takimi jak Juventus czy Napoli. No wydaje mi się, że nie będzie to łatwe zadanie, ale patrząc się na jego występy w innych sparingach, w innych meczach, jest on na to gotowy i Milan na pewno go nie wziął bez przyczyny. W tym momencie, moi drodzy, będziemy podsumowali cały ten odcinek.
Na pewno ciekawostka z perspektywy bramkarskiej, jeżeli chodzi o najwyższy poziom ligowy. Widzicie, że w sumie tych transferów nie było, ale to nie było za dużo. Ciężko mi było wynaleźć takie też ciekawe, żeby Was zachęciły do dosłownie oglądania tego, ponieważ w zimie raczej perspektywa bramki, zamykania właśnie bramki w jakichś konkretnych klubach jest już zawsze dopięta w lecie. Te transfery na najwyższym poziomie jednak są, jak widzicie, na te lata do przodu. I no przeważnie jest to okres właśnie letni, stąd właśnie widzieliście, że te największe transfery były tutaj do na przykład do czerwca. Stąd właśnie jednak tak to się działa, że jak ktoś chce uciec na przykład, bo nie gra, tak jak w przypadku Navasa, no to teraz gdzieś ucieka i szuka tak na szybko gry albo rywalizacji w klubie, gdzie będzie miał lepsze perspektywy. Jeżeli chodzi o ten najlepszy transfer według mnie z tych, co wymieniłem, ciężko mi jest wybrać, ponieważ bardzo kibicuję Keylorowi Navasowi, żeby odbudował się i był znowu tym topowym bramkarzem w tych notowaniach, ale z drugiej strony sytuacja z Omera, że wzbił się, można powiedzieć, że w tym wieku na jeszcze jedno oczko wyżej, też jest bardzo imponująca. Także możecie w sumie powiedzieć, że który z tych transferów obu Wam się bardziej podobał, poniżej w komentarzu. Zamykając ten odcinek, bardzo Wam dziękuję, że oglądaliście go. Myślę, że wybaczycie mi tą moją drobną kontuzję i niedyspozycję i nadrobimy to w przyszłym tygodniu fajnym materiałem z boiska. Tutaj znowu Wam podsyłam moje social media. Dajcie znać poniżej, który Wam transfer się najbardziej podobał i widzimy się za tydzień z nowym odcinkiem. Siemano mordy i Wy, jeżeli macie jeszcze czas, to transferujcie się, bo okienko już się zamyka. Siemano.